Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Galactic Civilizations 4. Dobra, zróbmy przegląd tego, co tutaj się dzieje. Jedną rzecz widzę, taką, którą się trochę spodziewałem, mianowicie, że tutaj niestety wpływy kulturowe nas niestety stłamszą troszeczkę. Zresztą jak się popatrzy tutaj na listę planet, to mamy, że buntowanie. Aczkolwiek populacja 1, zanieczyszczenie, odporność, nie wiem co to jest, obrona planetarna, leśny, Elerium. Kolona jest w 5% w buncie, wpływ Luxarowie 4,7. No więc wiele tutaj nie zrobimy, bo nie jesteśmy w stanie jakby zwiększyć tej planety, bo nie można tutaj, ona jest za mała, żeby tu gubernatora przydzielić, to będzie tylko jako kolonia. Może trzeba było trochę dalej, na przykład ten Akrux 2 przemianować wtedy. Może za blisko tutaj jakby w tą stronę poszedłem. To są jakieś statki we flocie. No ten już dawno się dostał pod ich wpływ. No to tak trochę jest. No można co najwyżej, nie wiem, czy bazy na przykład da się stawiać kulturalne? Może się da. Co jeszcze mamy? No przede wszystkim trzeba by troszkę też flot zrobić, bo jak sobie zobaczymy, to my jesteśmy, Luxarowie mają siłę militarną pierwszą w ogóle, chyba. Prestiż 60, oparta na krzemie, paranoik, nie wiem, tu jest gdzieś. Potęga wojskowa plus 144, no nie wiem ile my mamy, ale jesteśmy daleko na pewno za nimi. Przydzielić lidera do dostępnego statku dowódcy. O, widzicie, czyli mamy kolejny statek dowódcy, a nie, mamy kilku, spuścizna Lenore i Mariasil, czy jakiś tam. Zobaczmy tutaj. Mamy sondę, która sobie leci gdzieś tutaj. Statek flagowy, który się w tym momencie nudzi. Tak, Discovery, który powinien jakieś anomalie badać. Tutaj moduł xenoarcheologii. Tutaj mamy kapsułę, no to ty leć do tej kapsuły na przykład. O, tu widzę, że badają inni. Niestety, więc podbierają nam te miejsca. Flota Septon, no to jest flota Septon, to jest taka niewielka. Druga sonda sobie tam leci, bo chciałem sprawdzić, co tu jeszcze ewentualnie się kryje. Statek flagowy eksplorator, to my to badamy. To jest nasz... Xes Explorator 1. A to można by jeszcze jakiegoś statka flagowego dać. Klasa fregata mały. Klasa fregata mały. 14 ruchy, 17, zasięg czujnika 7. Bronie tego statku są skalibrowane do unieruchamiania, a nie niszczenia przeciwnika. A! Plus 10% do przestępczości na neutralnych i wrogich światach zasięgu. Kurczę, to trzeba było... Ale to jest 10%, a 10% od zera to będzie 0. Zwiększony atak na podstawie determinacji dowódcy. 25% szans. No to jest ciekawe. Staranności, determinacji. No to dobra, to weźmy tego. Tylko tu trzeba by przypisz dowódców do statków za pomocą przeciągnij upuść. Dobra, dowódców nie można ponownie przypisać. Zobaczmy, czy mamy kogoś do rekrutacji. Tutaj był... Potrzebujemy statków, tak de facto. Staranność i determinacja. Czyli staranność i determinacja. Szukamy staranność i determinacja. 8-13, 8-11... 4.12. No to tu jest całkiem niezłe. Nieufny wobec nowych technologii, preferuje stare metody. Taktyk i śledczy. 509. Aha, no dobra, nie mamy na razie kaszy. My oczywiście mamy największą aprobatę tutaj ze wszystkich. Jesteśmy pierwsi, jeśli chodzi o zadowolenie. No bo tak naprawdę to mamy, krótko mówiąc, bardzo niskie podatki. Dlatego wszyscy są zadowoleni i happy. Więc jest gites. Zastanawiam się, czy nie wydać, powiedzmy, tutaj na dodrukowanie pieniędzy. To spada trochę poparcie, niestety.
więc nie wiem, co tu dalej robić. Stocznie i bazy gwiezdne. Tutaj robimy przecinacz, baza, baza, baza. Dobra, no to tyle możemy zrobić. Konstruktor jeszcze będzie leciał, ale to za chwilę. Wydarzenie. Opuszczony dron górniczy, a to jest pewnie to, co zbadał ten statek Discovery. Rudę Heliosa możemy mieć, nie wiem co to daje, albo Durantium. Durantium to my chyba mamy, z 6 aż, tak mi się wydaje. Więc Rudę Heliosa bym chętnie, że tak powiem, zobaczył. To będzie mieć 2. Już. Jeszcze bym na konstruktora zobaczył. On jest wysłany gdzieś. Jakbyśmy chcieli budować bazę, to jakie mamy w tym? Baza gwiezdna. Wojskowa albo komunikacyjna. Do szerzenia wpływu kulturowego i aktywów. Nie wiem, czy nie zrobić bazy komunikacyjnej. Bo wtedy można by troszkę wesprzeć tutaj i tutaj na przykład im postawić tą bazę taką komunikacyjną zamiast tego. Tylko dobrze byłoby sobie jeszcze szybko następnego konstruktora dorobić. Na przykład, nie wiem, tutaj co mamy? Tu mamy jeszcze Class Zero Martwy, na przykład, no nie, no ale to Elerium, to szczerze mówiąc, to by trzeba było tutaj gdzieś zrobić taką bazę, żeby jeszcze troszkę wspierać. Mam nadzieję, że to tak działa, więc dajmy go, on i tak tędy leci, więc niech sobie tam leci. A co jeszcze się tu zastanawiałem? Warto może byłoby przejrzeć planety tak na szybko. Arkab, no to jest Arkab, to jest... A, to jest Arkab, tutaj mamy... Oni się dopiero rozwijają. Dzielnicę przemysłową, tu budujemy stocznię, dzielnicę przemysłową na noboty prekursora. Dobra, to mogłoby zostać, ale właśnie. Nie wiem, czy nie warto byłoby tutaj, tu było gdzieś coś z konstruktorami. Darmowy statek kolonialny to nie. Statku konstruktora natychmiast. Koszt kontroli 30. No to nie jest tak dużo. Poparcie minus 2. No i właśnie o to mi chodzi, bo ten drugi konstruktor może popłynąć tu. Chociaż w sumie tam chciałem go jeszcze wysłać. No ale okej, okay. Będziemy mieć przynajmniej 2 konstruktory. Będziemy się tu rozprzestrzeniać szybko, mam nadzieję. Tu się dużo rzeczy dzieje. Chyba nie za dobrych. Sukces, skonfiskowane towary. Darmowe ulepszenie statku. Trujące urządzenie. Dobra, bo to żeśmy pewnie kolejną anomalię zbadali, więc darmowe ulepszenie statku, no to jest jak najbardziej fajnie. Septon flota. Septon flota niech tutaj pilnuje, jak coś się pojawi, to będzie tam siedzieć. Ty żeś tu skończył to, ten gość już mi tu podebrał coś. Czy mamy jeszcze coś tutaj do skanowania? Antymateria. Tu mamy jakąś kapsułę, więc leć tutaj. Eksplorator. To tu dużo nie robi. On odkrył w tym momencie zagubiony ładunek trujące. Urządzenie stanie przechowywania skarbcu twoje będzie moduł gazu trującego. Ojej. Albo plus 500 skarbiec. Nie, potrzebujemy kasy. Potrzebujemy kasy niestety tym razem. Więc akurat w sam raz tą kasę mamy, bo będziemy mogli sobie za to ją wykorzystać do... Jejku, ale jakaś kurczę wichura za oknem się zebrała. Będziemy przyjdzie... Co? Tu są niezadowoleni? Czemu są niezadowoleni? Poparcie 49%. Umarkowana. Co wam tutaj się dzieje? Aby zwiększyć aprobatę, specjalizuj niektórych obywateli jako artystów. Na razie mamy jednego obywatela. Ulepszenie aprobacji modułów stacji kosmicznej. Oho. To pewnie nam negatywnie minus 5% specyfikacji statku kosmicznego? Nie, nie ma jakieś poparcie. No tak. Trochę poparcie spadło, no ale co ja mogę zrobić? Nanoboty. Mamy tu coś do poparcia.
Komputer planetarny, nadajnik koordynacyjny to są wpływy. Wytwarzanie wojskowe, wpływ. Badania, turystyka, bogactwo, wpływ. No to jest ciekawe, bogactwo, wytwarzanie wojskowe, badania. No, turystycznych atrakcji mamy gdzieś. Co możemy na takim czymś zrobić? Dzielnice rozrywki, poparcie plus 2. No można coś z poparcia zrobić, a tutaj jest, nie wiem czy niedobre, bo to jest co? Plus 2 do poparcia. Możemy sobie zrobić tu dzielnicę rozrywki jako następną, zaplanować. Niech się bawią, zamiast się być niezadowoleni. Przydzieli z tego. Dobra, teraz możemy zrekrutować tutaj gościa, tego. Nogę możemy zrekrutować, cyk. Prawie żeśmy wszystko wydali, znaczy wszystko żeśmy wydali. Nie prawie. Możemy zrobić tak. Mamy nogi 5, 5, 5, 8, 13. Spuścizna Lenore. Bardzo dobrze. Będziemy mieć dodatkowy jakiś statek. Dobrze. Tamtego już nie możemy zrobić, bo już nie mamy kasy na kolejnego lidera. Więc jedziemy z kokosem. Spuścizna Lenore. Bardzo dobrze. Co ty możesz tu zrobić? Atakuj wroga salwą promieni, bla, bla, bla. Anomalie. No to mamy gdzieś jeszcze w naszym sektorze anomalie. Tu jest co? Elerium. Chyba wszystko zostało wyhaczone, kurde. Nie, są jeszcze artefakty. Tu są jeszcze dwa. Tu jest jeszcze jakiś artefakt. Bardzo dobrze. Jedziemy z koksem dalej. Sami ktoś tutaj lata. Spadająca gwiazda tutaj podbiera tą anomalię. No dobra. Tu miał bliżej w sumie artefakt, no ale... Dzielnica przemysłowa ukończona. No to dobrze. Co tu możesz robić? Aha, magazyn zaopatrzenia robicie. Macie już tutaj rynek orbitalny i tyle chyba na razie możecie zrobić. EMIF 2 są zaś znowu niezadowoleni. Co wam tutaj... Co wy to robicie? Stocznie. Kurde, ale tutaj wytwarzanie nie. Tutaj wytwarzanie mamy całkiem niezłe. 48%. Poparcie. Kaksu G, Tolarn Ern. A, bo to są ci. Te ziomki. Popierają albo i nie popierają. No dobra. Czy wy możecie tu jakąś turystykę zrobić albo coś? No nie za bardzo. Wytwarzanie możecie ulepszyć. To też jest warto zrobić. W następnej kolejności. Poparcie zwiększyć. Na razie minus 1 do wytwarzania na mokradłach. Czy mamy jakąś turystykę gdzieś tutaj? Wpływy? No nie za bardzo, szczerze mówiąc. To jest akurat taka planeta, która ma mało... A nie, tu jest coś. Plus 1 do bogactwa. Dzielnica rozrywki plus 1. No ale to dzielnica finansowa byłaby tu najlepsza. Dostępne projekty, produkcja moniu. No można by tego przydzielić jako artysty, ale on wtedy nie będzie pracował, nie? Bo ten w tym momencie jest obywatel. No właśnie, można go jako rolnika, naukowca, pracownika. Artysty nie można. Ksenorozrywki nie mam. A no to i tak jest sprawa, że tak powiem, załatwiona. Co to jest? Dżunglowy. Dobra, na razie się nie będziemy przejmować. Niech są niezadowoleni, najwyżej się zbuntują, będzie wesoło. Będzie zabawa i tak dalej. A ty co to jesteś? A, sonda. No to tu nie ma już żadnych tych. Mamy tylko wyjście na dwa, powiedzmy, miejsca. Tutaj. Jedna sonda tu automatycznie lata, a druga sonda, no to ona powinna, wyślijmy ją tu.
a później ją zautomatyzujemy w tym nowym sektorze i tyle. Zbuntowaliście się już tu, czy jeszcze nie? Jeszcze się nie zbuntowaliście. Nasze planety są zagrożone? Czym są zagrożone? Halo? Czy ja czegoś nie zauważyłem? Badanie, badanie. Trzy obce statki bez otwartych granic. No ale szkoda, że mi to nie pokazuje, gdzie one są. Jak to są zagrożone? O, o! Co to jest? Sprawiedliwość. To jest... Ale do kogo to należy? Do kogo to należy? Luksarowie mają takie coś. Ale to nie są Luksarowie, to są jacyś inni. Pokój musi być utrzymany. Pancernik. Co on tu robi? Czy oni już nas atakują, czy tylko po prostu tutaj przylecieli? No to mi wygląda na piratów, ale no mamy niby taką możliwość, że moglibyśmy to werbować. Septon Flota to tam wiele nie zrobi, szczerze mówiąc. Nawet powinna się troszkę stąd wycofać. Co tu mamy? A menedżer floty, dobrze. Decyzje wykonawcze. Werbunek pirackiej floty. Mamy 15 kontroli. No i teraz to jeżeli to jest piracka flota, nie to, tu, to powinniśmy móc ich zwerbować, nie? Wybierz dowolną flotę, własność piratów. No ale to nie ma, to nie jest jakby flota piratów, to jest jakaś flota strażnicy prekursorów, to nie są piraci. Może to są jacyś prekursorzy, kurczę, koło tego, ale zaraz. To jest jakiś kurde strażnik, to tak jakby w Master of Orionie ten co pilnował Oriona, tylko skąd on tu się, że tak powiem, wziął i co ja mam z nim zrobić teraz? Czy on będzie mi atakował planetę, czy po prostu ten? Bo na razie nie widzę, żeby tu się coś działo złego. Produkcja sobie idzie, powoli wszystko jest. Ale zobaczmy, co się tu będzie działo. A na razie się nic nie będzie działo. Konstruktor. Co to jest? Kasaki. Myśliwiec. Załóżmy na przykład gdzieś, nie wiem, w tym miejscu. Aha. O kurde. Straciliśmy chyba Akruxa. Nie, nie straciliśmy. Ale oni są już w zasięgu naszych granic, praktycznie rzecz biorąc. No planety są zagrożone, ale on nie atakuje planety, więc ja się nie będę w tym momencie tym przejmował. No wy tu na razie, ja z tego wycofam ich gdzieś na przykład tu, niech sobie lecą w to miejsce. Oferta handlowa, Luksarzy. Potrafimy czytać w myślach, naprawdę? Rekrutacja przywódców. Rezydencja gubernatora, polityka zwolnienia, rozkaz wykonawczy, zaproszenie międzygwiezdne. Oferta antymateria, analiza terenu planetarnego, kosmiczne windy, młyny wykorzystywania, w zamian za Ellerium i orbitalny montaż statków. Wydaje mi się, że to jest jakby dla nas
Okej. Zgódźmy się. Zwłaszcza, że później będziemy mogli coś pewnie... No właśnie. Tu jest ten. Tu jest ten. No to te są, tylko latają. Czemu oni tutaj siedzą? Zróbcie tutaj górnicza. No bo górnicza to byśmy mogli co? Durantium tylko. Ale durantium mamy od groma, więc to nie jest jakieś takie bardzo komunikacyjna. Wpływ kulturowy i tak dalej. Zobaczmy. Jeszcze tak może tytułem wyjaśnienia. Generalnie rzecz biorąc, ja tak długo nie grałem w Galactic Civ 4. Więc jeszcze dużo rzeczy jest dla mnie nowe i też balansu tej gry nie znam, więc tak się bawię na razie. System obrony to na razie skanery otoczenia, wzrost wpływu plus 5. Ośrodek wzrost wpływu plus 50, plus 5, plus 10, plus 1. Centrum świadomości kulturalnej. Zbuduj moduł. Skanery otoczenia, wzrost wpływu jeszcze. To jest ostatni nasz moduł i trzeba będzie moduły w tym momencie doprodukować. Ale w tym momencie mamy wzrost wpływu dużo, wydaje mi się. Tu jest. To są moce czujników. Zasięg bazy kosmicznej. Wpływ 20. No to zakładam, że to powinno tutaj... Może mam nadzieję, że nie za daleko. Może tutaj trzeba było zrobić. Może wypchnie to trochę ten wpływ tutaj do nas. Polityka cywilizacji mamy kolejną. Co my mamy? Serce imperium, wzrost wpływu, dochód brutto, ok. Dochód brutto plus 5, dobrze. Wytwarzanie minus 5 punkty wytrzymałości. Środki obronne, zwolnienia podatkowe. Dochód brutto minus 20, lojalność plus 8. To nie wiem. Badania to nie, stymulacja stoczni też nie. Przymusowa kolonizacja nie, prototypowa obrona, siła tarczy, współczynnik pancerza, unikanie. O, to jest ciekawe, bo to nie ma negatywnych efektów. Przestępczość plus 20, eksperymentalne napędy, dofinansowanie badań. Dobra, weźmy tą prototypową obronę na razie, to będziemy mieć bonusy pewne. Jesteśmy znowu na minus 1, tak sobie balansujemy cały czas. Natomiast tak... W ogóle nie dbam o obronę w tej rozgrywce. No ale jak sobie tak popatrzymy, no to co? Luksarzy. Równowaga sił. Co to jest? Siła militarna 4, my mamy 2. Siła frakcji. Technologicznie jesteśmy podobni. Produkcja, no mają lepszą produkcję. Ekonomicznie, badawczo, no troszkę są przed nami, ale na przykład... Posiadania sektora są bardzo do tyłu. Wynik populacji. No więc tak właśnie jest. Moglibyśmy oczywiście tutaj coś zrobić. A jakie mamy? No, pozytywne. Różnice kulturowe, ale traktat o otwartych granicach, umiejętność dyplomacji, bla, bla, bla. Wszystko jest, kurde, gites. Nic się nie dzieje. Złego chyba. Chyba się nic nie dzieje. Wiem, co miałem zrobić jeszcze. Stocznia, którą mamy na razie jedną. My budujemy przecinacz, ale produkcja modułów. Ja bym jakieś moduły tutaj zrobił. 15 tur to co prawda zajmie, ale moduły do stacji by się nam przydały do bazy. Zobaczmy, jak się tutaj to rozprzestrzeni. Się jeszcze nie rozprzestrzeniło. Dobra, ty już tutaj jesteś, możesz automatycznie latać. To jest nowy sektor, może tu nikogo nie będzie, to będziemy mogli się tutaj rozprzestrzenić, nie? Na razie tu nikogo nie widać. Nową cechę, dobra, to zaraz będziemy robić... Oj, kurczę, szkoda, że się to pod escape'em nie zamienia. Coraz bardziej mi się podoba ta gra. Takie fajne klikanie. Świat centralny.
To jest co? A, to jest główny nasz świat, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Zanieczyszczenie, poparcie tu mamy bardzo duże. Wszyscy są zadowoleni. Więc ja bym tu zrobił co? Może któryś, może upgrade, ulepszenie wytwarzania. To jest najbardziej w tym momencie potrzebne nam. Punkty kultury. Nihilizm. Idziemy cały czas w nihilizm. Co myśmy w ogóle wybrali? Mamy odłączenie. To mamy falę zbrodni. Mamy, która żeśmy się nie, nam nie przydała. Realizm. 50% więcej podczas wyceny transakcji. No to mogłoby się przydać przed tym, jak żeśmy tam coś robili. Relatywizm moralny. To już żeśmy odblokowali. Moduł komunikacyjny. No właśnie. Eksploatacja. Wykorzystanie populacji, nie wiem czy akurat byłoby bardzo sensowne, elastyczność, plus 25% do ceny sprzedaży na galaktycznym targowisku i minus 20% ceny zakupu. No to czemu by nie? Możemy iść w tym kierunku. Możemy iść w tym kierunku. Magazyn zasobów, dobra, wyczyść. O! Dobra, może przepchamy trochę to kulturalnie. Jak to jest już badana anomalia? Ktoś mi coś podebrał? Zanim doleciał, to mi podebrał. Tu też już bada gość. Co za dziad? Chyba, że tego wyślemy w tym kierunku. Bo przecież tutaj mogą być jakieś anomalie, które są jeszcze niezbadane. Oczywiście tutaj są jeszcze dwie anomalie, ale nie wiem, czy tam zdążymy dolecieć w jakiś taki sensownym czasie. Co tu mamy? Co to jest? A, przecinacz, fregata. Ja bym koncentrował nasze floty gdzieś tutaj w centrum mniej więcej. Bo najbliżej to nas Luxarowie zaatakują. Znaczy stąd jeszcze ktoś może przylecieć. Ale tu możemy na przykład postawić jakąś bazę kosmiczną i to będzie broniło. Urządzenie do przyzywania syntetycznego lidera. To znaczy, kapitan twojego flagowca zgłasza odkrycie zagubionego, dryfującego w przestrzeni kosmicznej kontenera z ładunkiem, bla bla bla. W środku niezwykłe urządzenie emituje słabe, hipnotyzujące światło. Oho, urządzenie prekursorów. Mamy tak, moduł przywoływania lidera. Starożytnego Jora, które możesz przydzielić jako lidera. To by się nam przydało. Kredyty też, ale dobra. To możemy sobie zabrać, bo to mi się podoba. Tutaj mamy zasoby galaktyki. Arboretum Auroris. Nie wiem, do czego to nam jest. Tutaj mamy... Przywołuję przyjaznego doradcę. No się zastanawiam, czy tego teraz nie zrobić. Przecinacz ukończono, dobrze. Dobra, to jest wszystko zrobione. Ty skończyłeś. No to ty możesz lecieć, Discovery, odkrywać tu te anomalie. Mam jeszcze te dwie anomalie, więc możesz tutaj lecieć. Ogarniać sprawę. Co tu mamy? Eksplorator, labor z badania. Ładownia, zaawansowany moduł badawczy, o, znowu, przechowuj. Będziemy mogli przekształcić dostępny statek, aby mógł badać anomalie. W sumie mamy dwa statki, które badają anomalie, więc nie wiem, czy potrzebujemy jeszcze jednego tak naprawdę. Rozłóż na elementy składowe, dwa antymaterii. Nie wiem, ile my mamy antymaterii. Trochę mamy antymaterii. Sprzedajmy 150 skarbec. Ja bym sprzedał to, bo potrzebujemy trochę kasy, bo jesteśmy na minusie, a ten... A dodatkowy moduł do... Czy my możemy tutaj ulepszać to? Nie, on nie ma jeszcze poziomu. Doświadczenie 18 na 19, no właśnie. Więc... Ten ma doświadczenie ile? 0 na 8. No właśnie, bo jakieś tam moduły mamy do upgrade'ów, tylko dopiero musimy... Upgrade'ować dopiero, znaczy no, awansować go dopiero. Ty jesteś eksplorator, ty masz doświadczenie 10 na 8, to ciebie można by awansować, bezczynność. Nie.
No jak ja nie mam tu możliwości update'u. Obywatele. A, tu jest obywatel na tym statku. Nawet nie wiedziałem, że to tak jest. Spróbuję znaleźć, udać się do anomalii. Strażnik, czuwanie, idź do... No, ciekawe, że on ma wyposażony moduł badawczy prekursora statek zaprojektował do badania. Doświadczenie 10 na 8, więc on teoretycznie powinien się już tutaj jakby... No. Tutaj mamy jedną anomalię, więc nie ma potrzeby. Tu jest badana, więc siebie też wyślemy do tego drugiego sektora. Tu są jeszcze anomalie przecież. Kosmiczne śmieci, proszę tam lecieć. Więc może w następnej turze on się dopiero, że tak powiem, uaktywni do update'u. Dobra. Jedziemy z koksem. Nadchodzi wiadomość od osobliwości Yor. A więc to wy jesteście cywilizacją, która zwie się Zelosi. Dotarły do nas plotki o was. Wkrótce przekonamy się, czy jesteście przyjacielem, czy wrogiem. Widzę możliwość współpracy. Być może interesujecie estetycznie przyjemne założenie zer jedynek. Rozpoczyna handel. Zobaczmy. N1. Co ty masz? Statki, techniki, systemy broni masz, sieci handlowe, handel, rynek przypraw, manewry unikowe. Ksenorozrywka by się nam przydała. Ale co byś ty od tego chciał w tym momencie zamiast tego? Jakbym ci dał kredyty, nie wiem. 209 im nie spełnia parametrów. Kurczę, nie można tego na zero tak ustawić na szybko? Zero. Przekonaj. Szkoda, że nie ma takiego, no nie wiem, podajcie co byście za to chcieli, nie? Czy ksenorozrywkę? Kredyty na miesiąc? Nie, oni nie będą chcieli. Dobra, to się nie bawimy. Do widzenia. Archeologia... prekursorów mamy, badania. Istoty znane jako prekursorzy. Zostawią ruiny w całej galaktyce. Jeśli uda nam się znaleźć sposób na bardziej metodyczną analizę tych ruin, powinniśmy być w stanie odkryć znacznie więcej sekretów ich twórców. Odblokowuje orbitalne nanity prekursora. Nanoboty prekursorów plus 10. Centrum Studiów Starożytnych. Badania prekursorów. No dobra. Co my tutaj mamy dalej? Systemy broni. Lepszą integrację naszej nowo wynalezionej. Aha, czyli mamy lepsze bronie, komputery, optymalizacja hipernowa. To jest w sumie szybka technologia, więc możemy to ogarnąć. Dostępne są ulepszenia statku. No tak, wiedziałem dopiero, że on się teraz pojawi. Czyli ma tutaj update. Co możemy ci tu zrobić? Eksplorator. Całkowite... Ty w ogóle nie masz ataku, kurde. Kwatery załogi, wytrzymałość, mostek dowodzenia, ruchy. Zasięg czujnika, współczynnik pancerza. Nie wiem, czy nie powinniśmy po prostu zrobić mostek dowodzenia, żeby oni szybciej się poruszali i tyle. Bo to jest taki statek cywilny jakby. Więc... No więc niech się szybciej porusza, krótko mówiąc. I tyle. Mhm. Dobra, tu dolecieliśmy prawie, że... Okej, okay, no i teraz relikt kontroli. Zbuduj moduł Zeno Archeologii na dowolnej pobliskiej bazie kosmicznej. Czy coś tu jest jeszcze w pobliżu, co bym mógł objąć swoim zasięgiem? Nie bardzo. No to w zasadzie moglibyśmy je troszkę bliżej tutaj do tego tak się cofnąć. Albo dobra, zrób to. Typ bazy. Szerzenie kulturowych wpływów. Wojskowa to mnie tu nie bardzo interesuje. Pobliska baza kosmiczna. No to w takim wypadku przesuńmy się maksymalnie w tą stronę, nie? Żeby jeszcze wspierać tutaj tamto miejsce. Tylko nie za bardzo.
Dobra, jest jeszcze w zasięgu, więc możesz teraz zrobić komunikacyjną kolejną. I co oni tam powiedzieli? Komunikacyjna. Zbuduj co? Moduł zenoarcheologii. Zenoarcheologii. W ogóle nie mamy czegoś takiego. Nie, laboratorium archeologii kosmicznej to będzie to pewnie, nie? Tylko jeden moduł musimy zrobić. Relix plus 005. OK. No to to mam nadzieję, że obejmiemy to w następnym tym, że on kurczę nie będzie taki cienki bolek. MIF 2. 48%. To was trzeba troszkę tutaj, no, bo wy jesteście niezadowoleni. Czemu jesteście niezadowoleni? Pokaż mi to. Drukowanie pieniędzy, o jesteś. Minister daje plus 10. Zelosi plus 5. Wysokie oczekiwania. Niechronieni. Zanieczyszczenie. Aha, takie macie tutaj. Rekreacyjne, no trzeba by gdzieś zrobić i tyle. No. Tylko wytwarzanie macie 3 i 3. Co my tutaj mamy? Badania, wpływ, wytwarzanie. Patrzę, czy nie ma jakiegoś bonusu. Bogactwo, wytwarzanie. Poziom do wszystkiego. O, turystyka plus jeden do poziom, bogactwo, wpływ. Ale to jest 60, to są strasznie dużo czasu zajmie. Plus jeden poziom do badań. Stolica świata. Można by jakąś turystykę gdzieś odpalić w jakimś miejscu. Tu mamy plus 2 poziom do bogactwa. Tu bym dał, no w jakimś takim miejscu, no nie wiem. Tutaj nierówny teren. Tu będzie do bogactwa, więc tu można by zrobić jakieś bonusy, powiedzmy. No to tutaj będzie najlepiej, wydaje mi się, coś zrobić. Rozrywki też 36 kosztuje? To nie, to na razie nie będziemy tego robić. Tu jest plus 1 do bogactwa, plus 1 do wytwarzania. Dzielnicę przemysłową musimy zrobić kolejną, bo potrzebujemy troszkę więcej wytwarzania mieć. Tu na razie jest słabizna. Bezczynna stocznia, bo żeśmy skończyli statek. Dobra, czyli ja bym tutaj zrobił, o Jezu, moduły 49. Ale dobra, to na razie buduj, chyba że będziemy robić kanonierkę, bombowiec, statki bojowe, frachtowiec, statek zaopatrzeniowy, konstruktor kolejny, który by się też nam przydał, ale 33 tury to jest strasznie. Kanonierkę możemy zrobić najszybciej, albo takiego Mołotowa, bombowiec. Dobra, zróbcie takie coś, żeby się wam nie nudziło. Na typ prekursora, bardzo dobrze. Serce Jepsena. To jest tu. A czy jakiś moduł możemy zrobić? Winda kosmiczna. Stacja rekrutacyjna, centrum kolonizacji, oczyszczacz atmosfery, zanieczyszczenie minus 20%, nadajnik planetarny, wpływ, rynek to też, bogactwo, akademia logistyczna daje kontrolę, farma orbitalna, wymagana technologia rolnictwa, nie możemy farmy jeszcze zrobić, a to by się nam tutaj akurat przydało, tu by się nam przydało, tą farmę orbitalną, bo tutaj mamy kiepsko z tym, z jedzeniem. Natomiast na serce Jepsena są niezadowoleni. Natomiast tutaj by wam się przydała winda kosmiczna. Minerały plus 1, koszt utrzymania plus 1, skarbiec minus 50 i durantium 2, ale durantium mamy. Zróbcie windę kosmiczną. To będziecie mieć tu szybciej budować wszystko. Natomiast na sercu Jepsena do zadowolenia coś jest. Czy tutaj nie ma czasem czegoś takiego, że oni są że oni są niezadowoleni, bo jest duże zanieczyszczenie? Co to jest? A nanoboty. 45%. Tu była gdzieś informacja o tych.
wysokie zanieczyszczenie 11%. No to moglibyśmy troszkę jakby budując oczyszczacz atmosfery za 100 niestety zlikwidować zanieczyszczenie. Możemy tak zrobić. Na razie mamy kasę. Ten dodruk pieniędzy to ile? Jak długo? Poparcie minus 10%, ale na około rok. Aha, no właśnie. To jeszcze nie mamy, ten negatywny status jeszcze był z poprzednich, że tak powiem, drukowania pieniędzy. Więc musimy jeszcze poczekać. O rany, mamy już 40 minut, więc cóż. Dzięki wam za obejrzenie kolejnego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.